Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy, w challenge'u trafiłem już na arcymistrza. Challenge do 2700, walczymy. No i jedziemy. Moi drodzy, przypomnę tylko, że regularnie 3 razy w tygodniu gramy turnieje online. Zapraszam do grupy Pan Szachuś Klub. Jest ona podlinkowana pod każdym filmem i zachęcam do regularnej gry. Już niedługo mamy wrzesień, październik, na pewno więcej graczy będzie chciało sobie uczestniczyć w grze. No i moi drodzy, jedziemy. Zagram tutaj C6, arcymistrz to nie przelewki. Trzeba tutaj spróbować go jakoś przechytrzyć. Nie wiem, kim jest ten zawodnik, no ale... No mówię, arcymistrzów nie rozdawali w chipsach, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Hetman C7 tutaj pobronimy, spróbujemy po prostu pograć troszeczkę spokojniej. No i skoczek na D7, ostatnia figura wychodzi do gry. Może jakieś F4, o właśnie widzę tu przeciwnik, coś próbuje. Dobra, odejdziemy sobie od razu wieżą. C5 też jest możliwość takiego ruchu i w sumie z tego może... O, teraz już nie skorzystam. A tu jest bezpośredni atak. O właśnie. Tak chyba teraz mogę. Chyba tutaj się nic nie będzie działo po tym posunięciu. Jakiś tam skoczek wejdzie ewentualnie. No wejdzie, wejdzie, wejdzie. No ale... Nie no tak, to jest dobry ruch. Z jego strony. Nawet bardzo dobry. Niech będzie takie posunięcia wieża C1, tu już mam problemy. No tak, tu już mam problemy, tutaj zagram jeszcze. Chociaż hetman ucieknie i skoczek właduje mi się tu. Zbyt prosto chyba oddałem jakość. No tak, zbyt prosto, więc robi się źle. No jakby wybił tu, aha, ja mogę wybić tu, on po prostu tu zagra. Ja tak, może jeszcze jakiś ratunek, no chyba nie. No dobrze, no niestety. Takie ruchy będą. Nic na to nie poradzę. Cóż ja biedny żuczek mogę zrobić? Zagrajmy tak. Wybił, wybił. Jakość mniej. No i trzeba pocierpieć. Czy za tę jakość jestem w stanie coś tutaj... O, nie jestem w stanie nic. No tak, zagram. Wieża wejdzie. No po prostu mnie zniszczył przeciwnik. Wieża B7, hetman D8. Nic nie mam. Goniec zbija kolejny pionek. No nic tutaj nie ma niestety. Jakaś nadzieja na skoczek E4. Bicie i co tym? Czy tym próbować i wejść tam? Nie, tutaj nie. Ale zaraz. Przecież mi oddaje gońca. W sumie ten goniec... I co? I zagrasz tu, ja tu, tak? Goniec czarnopolowy. Pionek się utrzymał. Nadal jest kiepsko. Tu czy jakieś bicie grozi? Okej, tak jeszcze mogę. Nie możesz zbić. Szach tu się broni niby. Oj, taktyki dużo. Aha, jeszcze wieża atakuje. Przy okazji. Jak zagram tak... Tutaj strzałka. No pewnie tak. Pewnie tak, niestety. Co tutaj grozi? Uciekam hetmanem, ale no tak, no przeciwnik kontroluje wszystko. Jeszcze jakieś sztuczki czasami mogą... O, jest szach i biorę tu. Aha, chwila, chwila. No właśnie. Hetmana oddałem. No dobra. Spróbuję rewanż z arcymistrzem. Wysyłam mu rewanżyk. Odrzucił wyzwanie. Pewnie stwierdził, że jestem za słaby. Słusznie. Próbujemy znaleźć kolejnego zawodnika. No i niestety, jest 2605, ale nie poddajemy się, moi drodzy. Czasem jest seria fajnych, szybkich zwycięstw, ale też seria po prostu zwycięstw, więc liczę na to, że uda mi się tutaj troszeczkę to naprawić. Ostatnio właśnie grałem z gościem, jest ten odcinek, który ograł mnie 8 razy z rzędu, pewien Hindus, i powiem wam, że tam z nim coś jest dziwnego, ale nie w sensie negatywnym tutaj mam na myśli, tylko gość
Po prostu jest niezły chyba, bo też ograł między innymi Ilię Smirina i to miał gorszą pozycję w ogóle, a potem jakoś to wycisnął. Nie, takie czary mary, nie mam pojęcia o co chodzi w ogóle, w szoku jestem. No cóż, zobaczymy co to będzie dalej. No dobra, tutaj skoczkiem na E7 sobie zagram, po wybiciu wybijam. Czas jest też ważny. A, ale na liczesie wbiłem na minutkę powyżej 2700 w końcu. No ale to tak mówię, to są moje takie mikro-challenge. W sumie nieistotne, do nikomu to się nie przyda. Tutaj jeszcze zagranie G5, goniec G7, ewentualnie wybicie taki. Goniec E7 byłby chyba przyjaźniejszym posunięciem. Chcę zbić tu, zagrać tu i walnąć skoczka. Aha, skoczka już tutaj nie zbiję. Wymienimy. Tego gońca raczej nie chcę też wybić. Bardziej zagrać gońcem na E7. G4 może tu być dobrym ruchem. Wtedy chyba trzeba będzie tak zagrać, chociaż nie, no takie zagranie. Skoczek G7 będzie stał źle. No G4 z jego, w sumie sam mogłem najpierw zagrać G4. O, pozwolił mi przeciwnik na to, więc skorzystam z tej okazji. Taki ruch. Spróbujemy tak i tak. Długi plan, ale może skuteczny. Tu naciskamy na punkt B4, właśnie. Jeżeli on zagra tak, no to zagra. Ja nie mam długiej roszady, więc nie będę musiał się o to chyba jeszcze martwić. Przeciwnik pozwala mi zagrać tu. Ok, tu zbijemy po prostu. G4 byłoby chyba dobre. Znowu. I może być dobrym ruchem również. G4. Zawsze mam tutaj ruch. Dobra, muszę skoczkiem przejść tutaj, pilnować tego. Coś za coś. Trochę na skrzydle jednym, trochę na skrzydle drugim. Przeciwnik będzie musiał tu wieżą tu bronić. Jeszcze takie zagranie jest w sumie ciekawe, ale tutaj będę miał też pole dobre. Chcesz mi wymienić skoczka silnego. To jest w sumie twoja dobra myśl. No muszę to chyba zrobić. Tutaj pionek wisi. Zagram tak. On tu, ja tu. No nie pozwolę sobie jeszcze na to, żeby stracić pionka. Zawsze mogę go oddać. Zawsze. Zrobimy roszadę. No i okej. Tu odbiję. Wieża wchodzi. W sumie pozycja mi się bardzo strategicznie podoba. I tu wymusimy na nim bicie. Okej, wieża jak tam wejdzie. Okej, dobra. Wieża wchodzić nie musi. Teraz coś trzeba pograć. Czy F6? Może królem zejdę sobie na razie. Też on musi jakieś ruchy wykonywać. F6, bicie tu. Wszystko jest ciekawe, ale może się nie śpieszyć. No właśnie, ten król zaczyna sobie wędrować. Może spróbuję tak i tak. Dlaczego by nie z drugiej strony, skoro król tutaj wędruje? Dokładnie. I C6. Opcja zbicia jest. Bicie. Oczywiście hetmanem. Tutaj celujemy. I moja druga wieża. Aha, tu mnie tak już. A mam taki ruch, tak jak mówiłem. I B6 również jest. Hetman F4. Któż to wie? Nie zagrał hetman. I B6. Nie wpuszczę tego skoczka w ogóle. I nastroję się. Aha, tu masz bicie. Spoko, ale będziesz musiał uważać, bo skoczek E3 jakiś jest. A od razu zagram tak, żeby na tego pionka się przyczaić. Skoczek E3 istnieje, takie bicie tutaj. No teraz to już nie. No właśnie. Ale spoko, mogę tak przejść tu i tam. Próbować manewrować tutaj. Dobra, tutaj, żeby celować pionka i przejść tu. Daleka droga w ogóle. Okej, przeciwnik tutaj jednak próbuje mnie poszukiwać. Gram tak, żeby wejść tam. Jak wybicie, to wybicie wieżą. I też myślę, że bez pionka tutaj jest przyjemnie czarnymi, bo szacha mogę dać. Proszę bardzo, taki ruch tu. Oddasz pionka najwyżej. Dobra, pytanie. Troszkę się przybliżę. On ma mało czasu, zobaczcie. Też jest dobrze. Też jest dobrze. Tu będzie groziło. No tutaj to wybijamy.
A tak jak mówię, on ma mało czasu, więc mam tutaj dużą swobodę. Tutaj wybijemy i tutaj zwyczajnie zagram. A tak. Hop, hop. Hop, hop. A to już czasówka, mówię, to już czasówka. Dobra, szukam sobie zawodnika powyżej 2600. Mamy 2700, proszę bardzo. Ok. Skupmy się mocno na pozycji. Grajmy mocne szachy, twarde. Będzie tak. No przepcham tego pionka. Tutaj pole e5 jest pilnowane. Jak skoczek tu będzie napierał, to h3. A dobra, on chce przejść gońcem tu. Jasne. Mogę tak w sumie mu zakminić ruch i tu go mocno przyblokować. Dlaczego by nie? f4. Mocno tu przyciśniemy gościa. Tu wybicie. No jasne, tak może nastąpić. Spróbuję tu ugryźć. No trudno, pionek pójdzie na straty. Chociaż to chyba nie. Otworzyłem niby linię, ale to nie było chyba najlepsze, bo pionek tak po prostu pójdzie na straty. Tak spróbuję. Aha, tu mi wisi. No tak. No okej, nie mam wyjścia, muszę przejść hetmanem, spróbować się tam zakotwiczyć i go mocno atakować. No jestem bez pionka, wejdziesz mi tu, dobra, idę tak, wejdziesz mi tu, zbiję, no jak wszystko do końca bije, no to okej, zawsze też jest opcja blokady, tam pionek wisi. B4, B4, o właśnie, bez pionka latam, ale nie jest źle. Bo już tego obroniłem, tutaj C5 nie można, goniec nie gra, F6 pewnie jakieś u niego, no tutaj G5 wisiało w powietrzu. Może przejście gońcem tutaj. Dobra. Aha, bić chyba trzeba. Kurczę, nie, nie można. Znaczy można bić, ale tutaj wszystko do oporu. Przejdę gońcem spokojnie, tak. Hetmanem postraszę. Jakiś F5 też jest. Przejdę gońcem tu. Taka długa też droga. Okej, muszę tak. No i wejście tu jest z powrotem. Przebicie, król H1. Czym to odbić? Odbijemy to skoczkiem. Jak tym, to mam tu gońca świetnego. Okej, okay. Królem przejdę i będę próbować szturmować go tam. Goniec też musi znaleźć dobrą placówkę. Ja wiem, chcesz mi to wymienić. No, chcesz to zrobić. Pytanie, czy... tutaj... Czy tak po prostu to... Dobra, po prostu to wezmę. Zagram wieżą i G5 będę próbował. H4 jeszcze mi do głowy przychodziło, ale chyba nie. Tutaj to tutaj. Hetmanem muszę zejść z linii. Czas. O, tak, teraz. Dobra. Będę miał opcję zaatakowania tego pionka. Chociaż tak, tu zdwoić. Tutaj nie chcę wymiany hetmanów absolutnie. Tak, gońcem przejść tam. Aha, ten pionek też wisi. On w ogóle tego chyba nie bierze pod uwagę. Mógłby brać pod uwagę. Ucieka królem. Dobra. Tak, spróbujemy. No właśnie, to są te takie kurczaki, no. Tędy, tędy, tędy. Długa droga. Tu bić nie może, bo tu pionkiem. Ale próbuję. Hetman e7 pewnie. Otóż to. No to co? Jednego pionka weźmiemy. Wieża g5 znowu tego może. Może h4. Właśnie, tu już chyba nie poszaleję w tej pozycji. Tak i tak może nacisnę jeszcze na tego. Zobaczcie, no bez pionka można sobie po... O, to ciekawe. Tutaj zagrajmy.
Zawsze mogę też tak, wieżą tu, kto wie. Aha, tu mi atakujesz. No sprytnie. Sprytnie. Zagrajmy tak, jak zbijesz wieżą, to mogę zbić tutaj. Tu mata nie ma, ale tam będzie groźnie. No zbijam gońcem. Zbijesz, to ja zbiję pionkiem, tu król będzie bezpieczny. Tyle, że... No właśnie, tyle, że tam się nie przedrę. I za bardzo tutaj chyba nie mam jakiejś akcji specjalnej. Odważnie gość gra, muszę przyznać. Przejdę tu. Tak. O właśnie, tak. Pionka jak weźmiesz, to będę ci tu matował, bo goniec jest w grze. Ma 20 sekund. Tu musi zagrać. A to ciekawe, że tak poszło. Gońca wprowadzę. I tędy będę go męczyć. Tutaj, tutaj. Tak, żeby tu się ze swoimi pionkami chapniesz, co? No właśnie. Szach. Uciekam tędy. Aj. Czas. No właśnie. Czas tutaj też odgrywał ważną rolę. Właśnie o to chodziło. Zamknąć pozycję. Plusik jest. Odrzucił wyzwanie, nie chce grać dalej. No i spokojnie sobie jeszcze raz odpalę, szukam przeciwnika na 3 minuty. Okej, okay, mamy gracza 2626. Planem takim. Tak. A to rozwojowo. W sumie tu. Zbiłeś tak, skoczkiem. Skoczkiem zbijmy. Prosty ruch będzie gońcem na e6. No i mamy pozycję, którą chcieliśmy. Jest w porządku. Bo po tym biciu jest bicie pionkiem. Skoczek nie wchodzi. No jest fajnie. Goniec poblokowany. Tutaj tak. Atakujemy pionka. Oczywiście go nie wybijamy. Nie psujemy sobie struktury. W tych schematach jest to bardzo niebezpieczne. Grunt, że jestem w pozycji swojej. Żadnych problemów. Dlatego też polecam królewsko-indyjską. Taki ruch będziesz chciał zagrać. Jak tu zagram, ok. Przyblokujesz mnie troszkę. Nie, no to A5. O, przecież A5 trzeba grać, jasne. Tutaj możesz. I zawsze mam przejście takie i takie. To jest ok. F4. Też tak sądziłem, że coś tu będziesz kombinować, drogi przyjacielu. Cóż, ja biedny żuczek. Wybić chyba muszę. Skoczek H5. Skoczek H5. Tego będziemy podważać. Tam będę uderzał. Może coś tu, może A4. Tak. Aha, będziesz mi blokował. Dobra. Gram tu i będę miał przejście tu i tu lub tu i tu. O, piona podstawiłem. No, jak to zwykle u mnie bywa. Dobra, bijemy tu. Podstawka pionka. No tutaj, ale to jeszcze chyba tragedii nie ma, bo tu mam opcję. Tu pionek będzie wisiał. Dobra, nie jest źle, bo już myślałem, że będzie tragicznie.
tu podstawka była, ale z drugiej strony też na tę pozycję można by było iść, jakbym sobie to wszystko przeliczył. Ja wiem, że gram szybko, zobaczcie, 2 minuty do minuty przeciwnika, ale wolę w tę stronę niż cierpieć i przegrywać na czas, co mi się zdarza często. Dlatego trochę potrenowałem z buletami. No i cóż, nie jest źle, bo jak król zagra tu, to mam bicie. No dobra, tu bijemy. Tu pionek wisi, będziesz go bronił. No jasne, no pewnie, że będziesz. Mam opcję taką. Ty mi zbijesz, ja tu, czyli odzyskuję pionka. No dobra, zbiję. Taki ruch, to zawsze mam szach. Nie, no tutaj, co ja gadam. Po prostu zbiłem jednego pionka. To zawsze plus, bo tam też mogłem wziąć, ale ten ważniejszy. Bo tu pionki mogłyby się zrobić wolne, mogły być niebezpiecznie. No gość ma. Raczej powinien zbić. Nie zbił? Wracam. Jak tu, tu. Tego bierzesz, tak? No i będziesz mógł go wziąć. Biorę, no. Dlaczego mam nie wziąć? Spoko, tak. Taki jakiś szach będę musiał zastosować. Szach. A przejście takie. Co tutaj zagrasz? No tak, to i tak muszę. W ogóle moja wieża bardzo dobrze stoi. Ten goniec też musi jakoś przejść. Okej, okay, tu zagrajmy. Goniec się uwalnia. No co, tak? I będę pionkiem próbować cisnąć. Aha, tutaj. Coś mi planujesz jakiegoś. O kurczę. To tak muszę. Mat mi jakiś tam groził. Dla bezpieczeństwa wymiana wież. Okej, okay, tutaj, tutaj. Pionka mogę wziąć, to go wezmę, jak podstawiasz. Tutaj, aha, skoczek. Będę musiał oddać go niestety. Gońca, no dobrze. A tu mi jeszcze wziąłeś. Skubaniutki. Jeszcze próbuję mnie wyciskać, gdzie można. Jak skoczek odejdzie, to tego wezmę. Dobrze zagrał. Tak i tak. Jeszcze go odpędzę nieco. Tutaj. No muszę, 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 muszę. On ma 4 sekundy. Nadzieja. On ma 1 sekundę. Ojej, podstawiłem coś. Zwycięstwo w ostatniej tym. No dobra, takie partie też są i nie ma co tutaj się rozczulać. Jedziemy twardo. Tak przeciwnicy też wygrywają ze mną. Dobra, szukam sobie kolejnego gracza. A pozycja oczywiście była świetna. I nie docisnąłem. Tego gościa kojarzę. Nawet chyba z Title Tuesday go kojarzę. No, A5. Koniecznie. Nie zagrał A5, to B4 od razu jest. Dziwię się, że tak nie poszło. Ale to jest jego sprawa. Aha, A5 podstawiłem teraz ja. No dobra, zagramy stokwiszowo, czyli ruch B5. I tu zrobię długą roszadę. Niech będzie tak. Tak. Tutaj bicie, bicie i tam po prostu może się próbować rozbijać. Jest to jakaś myśl. Żeby poskrzydłować. Pocentralizować. Poskrzydłować. Sorry, ja tam czasem mówię do siebie. Swoje jakieś tam mam rozkminki. Co, raczej tu? No właśnie, scwanił się. Scwanił się niestety. A może tak? Próba wymiany tego to jest dobry pomysł dla ciebie.
Może tu, dlaczego by nie? Jakiś tam przełom czasem przez C5 może zaistnieć. Zobaczymy. Na razie wracam grzecznie. Tu jest bitka, tu jest bitka. Chyba trzeba tak. Ha, tu masz. Nawet ty możesz wybić, no pewnie. Co ja w ogóle gram? No nie, no tutaj mat. Ojejku, jak ja zagrałem. Jak amatorszczyzna. Dobra, poddaję się, panie Witik. G4, to tutaj bym tego gońca walnął. Tu mi weźmiesz. Dlaczego tu nie zbiłem z szachem? Dlaczego? Aj! No niestety. Pomyliłem się. Na F3 z szachem. I byłoby pięknie. No właśnie, i przeciwnik się scwanił. Tu mi zagrasz. Piątkę zdobył, tak po prostu. Czy tragedii nie ma w tej pozycji, ale... Ale zdobył. Tutaj, tutaj jest opcja odbicia pionka z dobrą strukturą, aczkolwiek jakieś tam ataki mi się marzą. Może po prostu tak tu zaatakuję, tego podważę. Tak dosyć prymitywnie. Wieża wejdzie do gry. Może tak. Tutaj masz. No właśnie. Dużo wymian nastąpi. Nie chciał. Może tak? Szach tu. Jak skoczek, to wezmę tego. Znaczy tego. Wieżę wezmę. Dwie wieże za hetmana. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Idę po pionki. Czy próbuję iść po te pionki. Tak zagrajmy. Żeby móc tak zagrać. Właśnie jak tutaj trochę tego króla rozbiję, tu zagrasz, tu. Nie mam wyjścia, muszę tak grać. Wiem, że taki ruch nastąpi. Albo taki właśnie. A pionka mogę wziąć przecież. Tak, tak. No właśnie, może być niebezpiecznie dla mnie, dlatego że... A dobra, tak, tak, tak. No, próbuje mnie tutaj gość przychytrzyć. Takie posunięcia są ciekawe. Muszę chyba pokornie wrócić. Tego traca, to jest chyba nieważny pionek. Wieża musi bronić. Taki szach grozi. Bardzo niebezpieczny ruch.
niech będzie tak. No już szaleństwo. Tutaj, bo tam też taki szak, ale w sumie, no, no tak, groził lew. Aj, to trzeba liczyć, liczyć, liczyć. Chcę tak zagrać coś tam. Tu pionka po prostu bierze, ale dobra, idę tak, bronię i chcę zagrać tak. Tutaj będzie mnie męczył. Zagram tu. Dobra, próbujemy. Trudno, nie mam czasu. Przeciwnik będzie tutaj bił pionki. Ok. Tu masz strzałkę. Niestety. Końca stracę, ale tam coś. No ale to tak, to i tak przegrana. Co? To wygrywam. Patrzcie, jak szybko. A nie, nie wygrywam. Pionkówka, ale jest. Dobra, przynajmniej nie przegrywam. Ok. Fu. Tak. Tu. I mam tempo, nie? I wygrywam. Wygrana. To jest wygrana. I wchodzę. Jedno tempo zadecydowało o losach partii. Uf. Dobra, rzucam rewanż i również nową partię. Nowego przeciwnika szukamy sobie. Ciekawe, czy zna tę pułapkę. Zna. No muszą znać. Jak ktoś gra królewsko-indyjską, to musi znać tę pułapkę, żeby w nią nie wpaść. Kulturalnie H3, A6 pewnie i skoczek niech sobie, jak tutaj to palne, po prostu. Nie mogę tego palnąć. A, zbiję tego skoczka i zbiję tu skoczkiem, trudno. Końca niestety oddałem, to był potwór. Roszada. Goniec A6. Może A4 go przytrzymam? Dlaczego by nie? B3. Skoczka na C4 potrzebuję jeszcze. Hetman C2, skoczek D2 i tu, nie? I wlatujemy. Tak. Dobrze, to olewamy w ogóle. I wlatujemy tu. Bicie. Może to? Nie no, tutaj. Się wszystko fajnie otworzy. O, zobaczcie, jak przeciwnik podstawia. Skoczki weszły jak w masełko. Chyba tu jeszcze. Żeby tą wieżę wziąć. Albo wziąć to. Weźmiemy tego gońca silnego. Weźmiemy wieżę jakoś więcej. I pionem do góry. Proste szachy grajmy. Ha, tutaj chcesz jeszcze. No dobra, bronić jak tu. To tu. Co tu coś kombinujesz? No A6. I dalej. Okej, to tak. Będzie musiał coś tutaj wejść, tu wejść. Zlekceważyć tego nie mogę, na pewno. Tak, bo jak on tu, to ja tu. Jak bicie, to bicie. Próba wymiany. I blokada. Tu nie mogę, bo mi tak zagrasz. Spróbujemy przejść. Wieżą.
I tak mi tam zagrasz, co? A tutaj, tutaj to przytrzymam. Okej, no muszę spić. Tak. Tu wchodzisz, kurka wodna, ale sprytny. I tu grozi gwiazd. Ajajaj. To jednak osiągnął swój cel. Zagram tu, on zbije, tu mata nie ma, ale tam jest w sprawie mat. Dobra, ryzyk fizyk. Jeszcze ma skoczkiem bicie, niestety. Skoczkiem będzie najlepsze. Widzieliście. Niestety. Niestety zagrał bardzo dobrze dla siebie. A mam wtopę. Ojejku, jaką mam wtopę. Skoczek E3. Szacha nie ma. Jeszcze żyje. Już, ale co to za życie. Tak. Hetman. Tu nie mogę zbić. Ojej, tutaj. Tutaj, aha, nawet tu mi wjeżdżasz. Wieża. Niewiarygodne, ale się dałem zrobić. Jak dzieciak. Tu powinien zbić, to się poddaje. No mata dostaje po prostu. Kurczę, no nie wierzę, no. W tak dobrej pozycji przegrać. I to ten atak się zrobił tak z niczego. No to naprawdę jestem zaskoczony. Tak się dać zrobić. Uff. Skoczek tu miał wejść. To był misklik. Ale jak widzicie, przeciwnik zaufał nawet teraz. Spróbujemy tak, wybicie, wybicie, skoczkiem, skoczkiem. A, szach jest. Okej. Kim jest w ogóle ten gość? Jakbym kojarzył z... widzenia, znaczy się gdzieś tam z internetów. Niech będzie tak, żeby nie było wideo, tu już będę chciał zbić i odetchnąć. Hetman G6. Nie możesz zbić, bo mam taki ruch, potem taki, ci wezmę tego gońca. Tutaj w las. Kusi mnie bardzo to bicie. Skoczek F4.
No dobra, skoczek F4 od razu. Wybijesz, to przynajmniej tam będę wszystko bronił. Pionek nie, niestety. A tu jeszcze mam opcję jakąś szaloną. Może tak? Pobronimy? Wieża F6. Taki ruch to tutaj, nie? Strzałeczka. On to widzi. Skoczek F7 jest świetnym obrońcą w ogóle tutaj. A, on tak podstawia. Czy to nie do końca jest podstawka? Tak niech będzie. I teraz tak. A, od szacha trzeba uciekać, czyli królem zejść. Tu mi atakujesz. Niech będzie tak i tak. Tutaj tak, rozumiem. Tak. No tak nie zagrasz tutaj. Teraz też skoczek może wejść. Wieże przegrupowałem fajnie. A jednak. Grożę biciem. Grożę jakimś takim zagraniem. Fajnie to się trzyma. Chyba wygrywam. Czekajcie. Tu i zdobywam figurę. Hop. Taktik się udała. Okej. Dlaczego tu nie zagrałem? Tego nie wiem jeszcze. Jak tutaj, to tu, tylko tu mi zagrasz. A nie, bo jeszcze taki mam ruch. Nie, skoczek. Kurczę. Skoczek C5 to dobre posunięcie jest. Wiem, tak i tak. Idę na mata. Jak mi zbijesz tu, goniec broni, gram tak. Grozi bicie i tam mat. Prosta rzecz. Trochę ryzykownie na pewno. Bronisz się tutaj, kumam. Niech będzie tak, chociaż tu podstaweczka. Jakby cię tu zaatakować mocniej. Tak, niech będzie. Tu. Idę też tą figurą chyba do ataku. Tam coś musi być, no. Tak muszę. Tak muszę. Tutaj to tu. W ogóle jeszcze mogę zrobić roszadę, żeby było śmiesznie. I ten atak jest całkiem też sympatyczny. Chociaż szacha mi dasz, to już nie zrobię roszady, ale
Król będzie się tu całkiem chyba bezpiecznie mimo wszystko. Tu walniesz. Taki ruch mam. Niespodziewany. Tu z atakiem z obroną. Z powrotem. Tu bronić. Tam jakiś tam szukam mata, tylko cały czas nie widzę. Skoczek jakby odszedł, to mam strzałkę tam i tam. Odszedł skoczek, ale zaraz. To za mało chyba. A, tutaj. Dobrze, bicie tu. I mat na D7. A! Ładna, ładna kombinacyjka się udała. No dobra, szukam sobie kolejnego gracza. Macik wyszedł ładnie. Takie kombinacje cieszą. No cieszą. Mam Polaka? Filip Dowgirt. Okej, okay, coś kojarzę. No niech będzie. Co ja mam zagrać teraz? No dobra, D6. Tam szach powinien nastąpić. Raczej. Nawet na spokojnie w sumie hetman E7. Tak. Po prostu gońcem. Już tak trochę wyczekująco. Tak, pewnie A4 dokładnie. Chyba zwyczajnie tu zagram, tutaj za chwilę. A, nie pozwala mi przeciwnik, odejdę. Okej, okay, gdzieś tam poświrujemy może pawiana z tym hetmanem. Przestawię gońca lepiej. Tak muszę. F5, tu. Może tak i tak. Bo jak bicie tutaj, to zdobywam hetmana, bo jak tak, to tak. I coś widzę, słuchajcie. Jeszcze nie do końca. Tu. Dobra, tak. Będzie szach. Nie, to przegiąłem chyba. Tak, przegiąłem. W sumie nie wiem, co tutaj chciałem uzyskać. No przeginka, ale.
taktycznie nie doliczyłem, ale wezmę pionka chociaż. Jednego. No i co ja mam z tym hetmanem zrobić? Mało czasu mam, wieża F4. Będę musiał wrócić. A, tam mam jeszcze szacha, przecież. W sumie groźny ruch, bo tu jeszcze grozi. Tak. Bo źle pograłem coś tą końcówę. No czas. Oczywiście zrobił swoje. No ale takie są zasady gry. D5 było chyba dobre. A, tu skoczek wchodzi, no muszę tak, no dobra, no skoczek wchodzi, coś tam tutaj pomieszałem, ale królem trzeba zwiewać. Na pewno czarne mają przyjemnie, bo mają gońca czarnopolowego. Coś mi się tu pomieszało, słabiej troszkę pograłem, ale spoko, nie ma co tutaj panikować. W ogóle tak chyba muszę zagrać, pilnować pionka F4, jakieś zagrać. Pytanie, co dalej? Może tak? Wieżę podstawiłem, no jest jakimś ślepy jestem po prostu. Ślepy jak kret, naprawdę.
Strasznie ślepy. Straszna ślepota ze mnie. Krzysztof. Właśnie. Kolejny pionek wisi. C5. Nie widział przeciwnik. Teraz ja nie widziałem. Dobra. No, pograłem źle. Pograłem bardzo źle tę pozycję. Bardzo źle. Sir Stratek, no tak, strategicznie tutaj przeciwnik ogarnia. No dobra, walniemy skoczka. Co, końcóweczkę gramy? Tu grozi, goniec musi się ruszyć znowu. Może tak, bo w sumie ten pionek tutaj jest wiszący, jakby się go połączyło, to byłoby spoko. Tak, to wtedy znowu tak. Tak, chyba muszę nawet zagrać. No tak, ja sobie zdaję sprawę, że mój goniec traci tutaj chwiejność. Niestety. A, pozycja się robi trudna. Niestety bardzo trudna. Puszczam króla, ale nic na to nie poradzę.
Tu. Zdążę. No czas, no co, czas robi swoje. Wyjście z wora się udało. Ciągle to samo. No dobra, D5, tak po prostu po ludzku zagrajmy. Widzę, że przeciwnik lubi grać królewsko-indyjsko. Fajnie. To dobrze, to się chwali. W ogóle muszę wrócić tu pilnować pola. Co ja pograłem? Krzysztof Butrewicz. No dobra, tak trzeba będzie próbować znowu. Próba wymiany tego potwora. Dobra, tak jeszcze. No dobra, próbujemy. Nie chcesz. To ciekawe zagranie w sumie. Ciekawe według mnie. Jest ok. Dobra, nieistotne. To i tak tutaj może być masa błędów strategicznych. Może tędy, tędy, tędy. O. Zbił. Nie wahał się i zbił. No to po białych polach, drogi Watsonie. Jednego skoczka zostawimy. No to ciekawe w sumie, kurczę. Nie, no tak przecież mogę. Coś mi się ubzdrało, że on może wieżą zagrać, a przecież nie może. Ten skoczek nie gra, na szczęście. To królikiem. Okej. Okay. Dobra, z powrotem. I teraz trzeba poszukać jakiejś ciekawej opcji. Tak, tak. Mi się marzy. Tak, jeszcze jest ciekawie. Tutaj to tak mogę teraz, nie? I tu mam fajne pole. Tu pilnuję. No nie, no mogłem tam chyba jednak, chociaż... Dobra, spokojnie, tu chyba może tak. Pozycja białych poprawiła, tylko że jeszcze kwestia wykorzystania. T5.
tego skoczek tutaj. Zmuszasz mnie do wybicia. Dobra. I próbuję ci to wymienić. Co się udaje? Tak, zagrajmy tu bliziutko. Skoczkówka. Tam przejdziesz. Ok. Ważniejszy tamten pionek. To w sumie było sprytne. Tego i po prostu tym zasuwać. No i co? Wygrałem. Okej, okay, no dobra, accepted. Znowu wymiana. Przeciwnik lu... A, nie chcesz wymienić tym razem, okej. Okay. Nie no, co, po co ten ruch? W sumie niepotrzebnie. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba tutaj gra z moim przeciwnikiem. Bardzo mi się podoba. Gra schematy, które lubię. Jakaś wieża D8, nie pozwolisz mi tam, co? No dobrze, tak i tak chcę zagrać. No i gram od razu, bo drugi skoczek jest gotowy. Spoko, loko, tak, jeszcze mam fajne. Tu potem wejdziesz. To jest ciekawe posunięcie. Tutaj, tutaj, no musiałbym po prostu policzyć trochę. A może najpierw tak cię zaatakuję? I tak. I B5 będzie możliwe. Wybiłeś mi tego skoczkę. Bałeś się. Drogi przyjacielu. Może tak. Z planem... Aha, nie mogę tutaj. Muszę odejść. Mi plaśniesz tu, tu. No nie wiem, czy to plaśniesz w sumie. Taki ruch. Nie no, trzeba będzie odejść gońcem. Tu bym chciał się dorwać. Aha, wymianę mi szykujesz. No, spróbujemy po prostu tego gońca chyba wymienić w tej wersji. Skoczkiem tu odbić. Zwyczajnie konia 6. Tutaj mi się marzy, ale chyba to nie przejdzie. No tak, białe pole. Tu skoczek może wlecieć. Pytanie, czy tam nie będzie ciekawe bicie. No tak, i spróbuję teraz zdwoić. Okej. I tu... No właśnie, tak nie chciałbym tego wymieniać za bardzo. Ale czekajcie, do końca? No przecież tam wieżę bije. Przeciwnik podstawił. Czy jeszcze wieża D1 ma? No i właśnie. Dobra, moi drodzy, myślę, że na ten moment wystarczy. 2660, znowu wielki powrót z podziemi. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia.